Kilkaset osób przeszło ulicami Suwałk w 10. Młodzieżowym Marszu Niepodległości. Zebrani wzięli udział we mszy świętej w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra w Suwałkach, następnie złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i Domkiem Wolności w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie odśpiewali hymn. Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła Sylwia Urbanowicz, przewodnicząca zgromadzenia, która przypomniała historię marszu. Tradycja marszu sięga 1980 roku, kiedy to młodzież wyczyściła pomnik Połowiaków, a po mszy świętej w kościele świętego Aleksandra przyszła tutaj, pod Dom Wolności w Miejskim Parku. Stąd razem z pochodniami ruszyła pod mogiłę uczestników Powstania Sejmskiego. Pragnąc docenić walkę młodzieży o wolność, wskrzesiliśmy w Suwałkach ideę Marszu Niepodległości. Pierwszy marsz odbył się w 2006 roku. Później zebrani przemaszerowali pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej na cmentarzu parafialnym, aby zapalić znicze i oddać hołd poległym żołnierzom. Patronką tegorocznego jubileuszowego Marszu Niepodległości była Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka podziemia antykomunistycznego. Przeszła bardzo ciężkie i brutalne śledztwo, w którym była bita i poniżana. Mimo to odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK. Została skazana i stracona 28 sierpnia 1946 roku w Gdańsku. Przed egzekucją Inka poprosiła, by przekazać jej babci, że zachowała się jak trzeba. W czasie rozstrzelania krzyknęła: niech żyje Polska. My, stojąc tutaj dzisiaj, także możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zachowujemy się jak trzeba. Niech żyje Polska.